Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Upatrzcie, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha mądrości. I upatrzyli. Wybrali ich spośród tych, którzy cieszyli się dobrą sławą, byli pełni ducha i mądrości. Wybranych, upatrzonych przedstawili apostołom. Oni, modląc się, włożyli na nich ręce. A potem posłali do głoszenia Ewangelii. Dzięki ich świadectwu życia i nauczaniu, głoszeniu słowa wzrastała bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Do tych słów dzisiejszej liturgii dołączmy także i słowo Jezusa z ostatniej wieczerzy. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i przynosili owoc, i by owoc wasz trwał. Drodzy kandydaci do diakonatu, o was także mówił Jezus, wypowiadając te słowa. Nie wy go wybraliście. Nie wy sobie go upatrzyliście. To jest jego dzieło. Bo on was powołał do tej szczególnej posługi w Kościele. W perspektywie do prezbiteratu, a może i dalej. Wszystko przed wami. Ale jak mawiał Ojciec Święty Jan Paweł II, przyszłość rozpoczyna się dzisiaj, nie jutro. Skoro dobrowolnie przystępujecie do święceń diakonatu, także i wy w opinii przełożonych i innych kapłanów, którzy opiniowali was w tej sprawie, cieszycie się dobrą sławą, jesteście pełni Ducha Świętego i mądrości, więc możecie już przystąpić do dzieła, które jest przed wami. Ale pamiętajcie o także innych słowach Ojca Świętego Jana Pawła II. Nie można żyć tylko na próbę. Nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę. Nie można być diakonem tylko na próbę. Nie można być księdzem tylko na próbę. Więc to ważne zadanie, które jest przed wami, dotyczy już całego waszego życia, które jest przed wami. Ale może byłoby dobrze, abyście też wzięli do serca sobie w ten ważny dzień jeszcze nauczanie Ojca Świętego Franciszka. Nie można być chrześcijaninem na pół etatu. Nie można być diakonem na pół etatu. Nie wolno być księdzem na pół etatu. Jeśli Chrystus jest w centrum naszego życia, to będzie On obecny we wszystkim, co czynimy. A z Jezusem na pół etatu nie można być.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Przez wszystkie dni jestem z wami, aż do skończenia świata, zapewnia was dzisiaj Chrystus. Owszem, diakonat to czas przejściowy w perspektywie prezbiterat. Ale już wasze powołanie, jak słyszeliście to wielokrotnie, wpisane jest głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny, radosnej nowiny o zbawieniu. Więc idźcie, nauczajcie, nie pozostawajcie bez ruchu. I znowu weźcie sobie do serca przestrogę Ojca Świętego Franciszka. Obawiam się, gdy chrześcijanie pozostają w bezruchu. Popadają wtedy w stagnację, jak woda w stawie. Boję się też tych, którym się zdaje, że wszystko wiedzą, że są samowystarczalni. Nie zdając sobie z tego sprawy, stopniowo zamykają serce na Boga, a w końcu koncentrują się na sobie samych. Taki człowiek nie jest zdolny do służenia. Taki człowiek wcześniej czy później stanie się na pół etatu. A diakonat czy kapłaństwo będzie dodatkiem. Jeśli ktoś spotyka się z Chrystusem, a myślę, że doświadczenie spotkania z Jezusem jest waszym udziałem. Ten, kto spotkał się z Jezusem, czuje potrzebę głoszenia go innym, niesienia go innym. W tym znaczeniu chce być misjonarzem. Chrześcijanin idzie, staje się uczniem i głosi Chrystusa. Nie pozostaje w bezruchu, ale wychodzi poza samego siebie. Niech takie będzie i wasze posługiwanie w Kościele teraz jako diakonów, a za rok jako prezbiterów. I na koniec jeszcze jedna ważna myśl, rada pod adresem naszych braci. Przygotowujcie się do kapłaństwa na obraz dobrego pasterza. Jakie jest najlepsze kryterium, znak rozpoznawczy dobrego pasterza? Jest bliski innym. Być bliskim i służyć. Niech tak będzie w waszej posłudze diakońskiej, a w przyszłości kapłańskiej.